który ściśle współpracuje z naczelnym wodzem, bo tu musimy powiedzieć jedno, że Rozwadowski był bardzo lojalnym współpracownikiem naczelnego wodza. Są relacje, które mówią jednoznacznie, że wobec krytyki, która narastała Piłsudskiego za przeprowadzenie wojny i jeszcze wyprawy kijowskiej, Rozwadowski był jednym z niewielu, który się do niej nie przyłączył. To znaczy uważał, że dopóki jest wódz naczelny, nie można go publicznie krytykować, mimo że oczywiście miał prywatne zdanie jednoznaczne na temat umiejętności wojskowych, które Piłsudski prezentował. Czyli był lojalnym współpracownikiem. I rzeczywiście z tego okresu sam Piłsudski, który potem, jak wiadomo, napisał książkę rok 1920, ale ona wyszła w 1924 roku, kiedy już budowano legendę, to proszę zauważyć, że właściwie wszyscy generałowie polscy w tej książce zostali całkowicie zdezawuowani, poza Rozwadowskim. Przy czym, o ile możemy uznać, że opinia o Rozwadowskim jest w miarę pozytywna, to jednak jest to tam, jest taki element poklepywania po ramieniu. To znaczy, no było